Film rozpoczyna się sceną w więzieniu, gdzie postać Arkadiusza Jakubika i Bogusława Lindy rozmawiają w więzieniu o tam takiej jednej z historii, nie będę jej przytaczał, jednakże chodzi o kawę, którą dostaje Franz Maurer w więzieniu i wypija, jak okazuje się, i posiadała ona domieszkę radioaktywnego związku chemicznego, jakim był polon, gdzie tą kawę podrzucił mu Jakuszyn i żołnierze GRU. Mianowicie sytuacja z zatruciem polonem lub innymi związkami chemicznymi radioaktywnymi dla ludzkiego organizmu może przytaczać wam jedną z najbardziej znanych sytuacji, które możecie z pewnością kojarzyć z dzieciństwa lub wczesnych lat 2000, czyli śmierć Aleksandra Litwinienki, byłego agenta KGB, który został otruty w Londynie i zmarł z powodu powikłań zatrucia związkiem radioaktywnym. Aleksander Litwinienko był byłym oficerem KGB i FSB, którego mordowano w 2006 roku w Londynie. Zanim zginął, Litwinienko oskarżył władze Rosji o próbę zamachu na jego życie. Według oficjalnej wersji wydarzeń, Litwinienko został otruty właśnie radioaktywnym polonem. Podczas spotkania z dwoma byłymi oficerami rosyjskiego wywiadu, którzy zostali zidentyfikowani jako Andrzej Ługowoj i Dmitrij Kowdun, Litwinienko zmarł 23 dni po zatruciu. Jego śmierć była największym skandalem dyplomatycznym między Wielką Brytanią a Rosją, ponieważ podejrzewano, że zamach został zlecony przez rosyjskie władze i był bardzo niewygodny dla Rosji. W odpowiedzi na tę sprawę Wielka Brytania wydaliła kilku rosyjskich dyplomatów i podjęła szereg innych działań w celu potępienia Rosji za to, co uważano za naruszenie brytyjskiego prawa i suwerenności narodowej. Śledztwo w sprawie Litwinienki trwało wiele lat i było bardzo skomplikowane. Nie można było od razu dojść, kto go otruł i dlaczego. Ale w 2021 roku Sąd Najwyższy w Londynie uznał, że Rosja musi zapłacić odszkodowanie rodzinie Litwinienki. Jednakże rosyjskie władze nadal twierdzą, że nie mają nic wspólnego z zatruciem byłego oficera KGB. Kolejną sprawą, na której opiera się główna oś fabularna filmu Psy 3 w imię zasad, jest wątek śmierci, zaginięcia syna Waldemara Morawca, czyli Tomasza Morawca, którego śmierć wzorowana na bardzo głośnej sprawie z 2016 roku, czyli śmierci Igora Stachowiaka. Jest to jedyna sprawa, która nawet we mnie spowodowała ogromne oburzenie i sam bardzo wnikliwie interesowałem się tą sprawą i śledziłem ją na bieżąco. Znasz to jak to jest? Tam gdzie wróbla? Jestem wróbla! Jesteś spokrewniony tym względem brólewskim, co jest wróbel? Kurwa, kota się złamał ranę, kurwa, nikogo nie znam. Co stało się w maju 2016 roku? W dniu 13 maja 2016 roku Mariusz Frontczak, poszukiwany za handel na... został skazany prawomocnym wyrokiem i uciekł patrolowi policji z policyjnej tzw. suki. W związku z tym wydarzeniem wrocławska policja powoływała zespoły funkcjonariuszy, którzy poszukiwali uciekiniera, a w komisariatach rozwieszono jego fotografię. Jednak 15 maja policjanci, uznając za podobnego do poszukiwanego Frontczaka, omyłkowo zatrzymali niewinnego 25-letniego Igora Stachowiaka, który wracał właśnie z nocnego klubu. Policjanci bardzo ochoczo próbowali go zatrzymać mimo protestów Igora Stachowiaka, który twierdził, że jest niewinny, krzyczał: puśćcie mnie, zostawcie mnie. Nie wiedział, o co chodzi, był zdezorientowany, po prostu wracał z klubu nocnego. Jak każdy człowiek w wieku 25 lat chciał się po prostu pobawić, zabawić. Jednakże ta zabawa okazała się ostatnią w jego życiu. Stachowiak został brutalnie obezwładniony i duszony i rażony taserem na komisariacie policji, otoczony przez 6 policjantów, którzy usilnie próbowali wymusić na nim zeznania, twierdząc, że on jest właśnie Mariuszem Frontczakiem. Ta sprawa zbulwersowała całą opinię publiczną i była jedną z najgłośniejszych w 2016 roku, jednakże prawda nie wyszłaby na jaw, gdyby nie nagranie z tasera, czyli paralizatora elektrycznego. Czym jest jednak taser? Taser to urządzenie, które wykorzystuje elektryczny impuls do obezwładniania osoby.
Taser działa przez wystrzelenie dwóch elektrod z urządzenia w kierunku celu. Gdy elektrody dotkną jednak ciała osoby, prąd elektryczny zaczyna przepływać przez ciało i powoduje skurcze mięśni, co uniemożliwia ruch ofiary. Tasery są powszechnie używane przez policję i służby ochrony do obezwładniania osób agresywnych lub niebezpiecznych. Policjanci, którzy obtoczyli i torturowali niewinnego Igora Stachowiaka, zapomnieli, że kiedy wywołują impuls elektryczny za pomocą guzika, który ten impuls wywołuje, automatycznie uruchamia się nagrywanie obrazu w tym taserze. Zarejestrowano cały przebieg przesłuchania. Chłopak został rozebrany dosłownie prawie do naga. Był obtoczony przez 6 policjantów, co utrudniało mu złapanie tlenu. I wzięto go na przesłuchanie do toalety z jednego powodu. Nie było tam po prostu kamer. Sprawą zainteresował się TVN i superwizjer, który opublikował zdjęcia z zakładu medycyny sądowej, fotografię, gdzie widać martwego Igora Stachowiaka, który wcale według początkowych ekspertyz nie wyglądał na człowieka, który zginął z powodu zatrzymania oddechu i krążenia, a okazało się, że zginął na wskutek brutalnego pobicia i torturowania przez policjantów. Nie mogę wam pokazać fotografii, jednak są one dostępne w internecie. Na fotografiach zakładu medycyny sądowej można stwierdzić, jaki superwizjer stwierdził przez lekarza medycyny sądowej, że został on po prostu pobity. Posiadał on liczne siniaki, złamania nosa i wyglądał na osobę, która została po prostu poturbowana. To było bestialskie przesłuchanie, które zarejestrowało się częściowo na właśnie nagraniach pochodzących z tasera, których policjanci zapomnieli wykasować lub zapomnieli, że w ogóle ten obraz się rejestruje. Sprawa zbulwersowała praktycznie całe środowisko dziennikarskie, policyjne. Sprawa sądowa się toczyła, a Igor Stachowiak stracił życie, którego już nigdy nie odzyska. Kiedy Stachowiak został przywieziony do komisariatu, został poddany rutynowemu badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Jednak w późniejszym czasie wydruk z alkomatu po prostu zaginął. Następnie Stachowiak został wyprowadzony z pokoju przesłuchań do toalety, gdzie był skuty kajdankami i rozebrany ze spodni i bielizny. Leżąc na podłodze łazienki ze zgaszonym światłem, był rażony paralizatorem przez 6 policjantów, a podczas przekuwania kajdanek z przodu na tył, Stachowiak nagle przestał oddychać. Według osób, które zajmują się takimi sprawami, Stachowiak, będąc otoczony przez 6 policjantów w jasnej toalecie, został pozbawiony dopływu powietrza, a wypuszczane ładunki elektryczne do jego ciała przez taser powodowały jeszcze większe utrudnienia w oddychaniu. Dlatego oficjalną przyczyną śmierci zostało uznane nagłe zatrzymanie układu krążeniowo-oddechowego. Ta sprawa zainspirowała twórców Psów 3, Imię Zasad, do zrealizowania tego pomysłu. Była, pamiętam, to jedna z największych spraw, która na mnie zrobiła potworne wrażenie. Jednak przechodzimy do kolejnej sytuacji. Końcowa scena, w której ojciec Tomasza Morawca, czyli Waldemar Morawiec, grany przez Cezarego Pazurę, paniczem granym przez Janusza Frycza i Bogusławem Lindą, który gra Franza Maurera, jak i Sebastiana Fabiańskiego, który wciela się tam w rolę Damiana, postanawiają na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość za śmierć syna, przyjaciela, czyli Tomasza Morawca, w opuszczonej fabryce, a wszyscy przeciwko antyterrorystom i oddziałom policji. Ta sytuacja jednoznacznie przypomina słynną strzelaninę w Magdalence, która odbyła się 5 do 6 marca 2003 roku. Czym była strzelanina w Magdalence? Warto wspomnieć. Białorusin Igor Pikus, znany również jako Aleksander Wołodin i Robert Cieślak, używający pseudonimu Cieluś, zaminowali się i zaminowali ogród przy domu w Magdalence, w którym się ukrywali, za pomocą fugasów, min, granatów i innych ładunków wybuchowych. Podczas próby zatrzymania w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku, gdy funkcjonariusze o godzinie północy 44 i 24 sekundy weszli do domu, ładunki wybuchowe eksplodowały, zabijając jednego z antyterrorystów na miejscu. Przestępcy rozpoczęli ostrzał z 29 jednostek broni, w tym pistoletów samopowtarzalnych, Glocka 17, tetetki PW-33, CZ-75 Full Auto i pistoletów maszynowych SAVZ-61 i Uzi MK3, karabinków automatycznych AKMS i AKMS-74U, sztucera i strzelby.
dwóch funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji zginęło. Na miejscu podkomisarz Dariusz Marciniak, a w szpitalu zmarł dowodzący akcją komisarz Marian Szczucki, który urodził się w 1967 roku. 17 innych funkcjonariuszy odniosło bardzo rozległe obrażenia, a sprawa strzelaniny w Magdalence zmieniła policję na zawsze. W wyniku walki wybuchł pożar. Budynek częściowo się zawalił i po prostu spłonął. Atakujący, czyli Igor Pikus i Robert Cieślak, nie zginęli od kul policjantów. Na wskutek pożaru, który wybuchł w domu w Magdalence, po prostu się zaczadzili i zmarli na wskutek wdychania dużych ilości tlenku węgla. Kilku policjantów po akcji w Magdalence porzuciło na zawsze służby w formacjach policyjnych. Spekulowano na temat służby Igora Pikusa w jakiejś formacji sił specjalnych Związku Radzieckiego czy specnazie KGB, ponieważ teren był tak dobrze zaminowany, że było to na miarę solidnego poligonu. Przestępcy byli doświadczonymi użytkownikami broni, mającymi znaczne zdolności w posługiwaniu się nią i w prowadzeniu ognia. Przez cały film jest również wątek GRU, czyli służb specjalnych Rosji, którą reprezentował w filmie Jakuszyn, syn zabitego Jakuszyna w Psach 2, w słynnej ze scen cementowni. Czym jednak jest GRU? GRU to w języku rosyjskim główny zarząd wywiadowczy. Jest to jeden z głównych rosyjskich wywiadów odpowiedzialnych za zbieranie informacji na temat polityki, militariów, gospodarki i technologii innych krajów. GRU ma swoje korzenie w radzieckim wywiadzie wojskowym i jest uważany za jedną z najbardziej tajemniczych i skutecznych rosyjskich agencji wywiadowczych. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach GRU stało się znane na całym świecie dzięki swoim działaniom, tak jak próby wpływania na wybory w innych krajach, ataki hakerskie chociażby, a także zaangażowanie w konflikty zbrojne, tak jak wojna w Syrii czy aneksja Krymu. GRU jest uważane za bardzo wpływową agencję i ma wielu agentów na całym świecie, którzy zbierają informacje i wykonują misje wywiadowcze w imieniu Rosji. Wiem, że ten odcinek był dość krótki, ale w Psach 3 nie wydarzyło się aż tyle, co można było omawiać na ponad 30 minut. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że on się Wam podobał, mimo tego, że jest krótki. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, dołączeniu do naszej grupki Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku, którą zobaczycie w linku poniżej i serdecznie Was zapraszam do wspierania tego kanału. Więc widzimy się w następnym odcinku i trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska.